Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku programu Jazdy Gwiazdy. Ja jestem Rudy, a moim gościem dzisiaj będzie młody, zdolny, jeszcze powiedzmy z nadziejami na jeszcze większego, Mateusz Ciawłowski. Bonjour. Witam bardzo serdecznie i kłaniam się nisko. Ja też witam was bardzo serdecznie, więc wsiadamy, bo zaczyna padać. Tak. Mateuszu, wsiadamy. A nie, to ja idę tu. Ja idę tu. Zacznę może od Misfit. Dobra. Bo debiut chyba aktorski. No a jak? Ty, ale zastanawiałem się, czy... Bo ludzie mówią, jest taka opinia, nie? Że jeżeli grasz osobę, która jest w twoim wieku, to w zasadzie nie grasz. No... I też chyba, znaczy nie żebym powiedział, że jesteś kiepskim aktorem, bo to nie o to chodzi. Tylko, że zastanawiałem się, czy przypadkiem nie grałeś trochę siebie. Mhm. Bo wy się chyba bardzo ze swoją postacią jesteście ciut podobni. No, może jesteś milszy, ale poza tym to... On był bardzo miły. Może jesteś nie milszy. No nie wiem, ciężko stwierdzić, ale generalnie tak. To masz rację, jakby ja czułem, że ta postać jest bardzo podobna do mnie, nie? Mhm. Tylko trochę bardziej nieśmiała niż ja w prawdziwym życiu. Ale no, głównie Kuba, Mateusz, prawie to samo. A polubiłbyś Kubę? To zależy, nie? Wydaje mi się, że tak, bo miał pasję, muzyka, grał na gitarze i tak dalej. Mi kogoś takiego brakowało w szkole. Nie miałem jakby takiego swojego kumpla, który, wiesz, jara się muzyką, który gdzieś tam... Który by z tobą założył zespół, na przykład. No. Chociaż później poszedłem do liceum i znalazłem taki fajny szkolny zespół i bardzo serdecznie pozdrawiam i podziwiam, że udało nam się coś tam stworzyć. No. No, Kuba to taki grajek, który, wiesz, też gra w pokoju, sam zamknięty, taki trochę płaczący. Ja może gdzieś tam też na początku swoich przygód z muzyką taki byłem. No ty to faktycznie dzięki internetowi chrupnąłeś i bardzo dobrze, no i gratuluję ci bardzo serdecznie. Plus to, co moim zdaniem wyróżnia cię od wielu twórców, nie tylko internetowych, nie tylko twórców kontentu, ale również samych osób śpiewających, to są te twoje patenty. Bardzo mi to imponuje, bo podoba mi się, jak ktoś patrzy inaczej. I ja wiem, że to już obklepany temat 100 razy, że zrobiłeś numer, który piernął dlatego, że to były teksty Matek. Tak. Ale widzę, że też odrobiłeś lekcję, poszedłeś krok dalej, bo jesteśmy zaraz po drugim twoim wynalazku, czyli po tekście napisanym z komentarzy. No tak, no. Znaczy ja już to robiłem też wcześniej, ale... Ale jest to trochę takie twojawe, chciałem powiedzieć, że znalazłeś sobie ten pomysł i to faktycznie, jak ktoś, wiesz, rozmawiałem o tobie, to mówię, to ten od tych, tak. Wiesz. Że ja, to bardzo ważne jest w tych czasach, bo jak mówisz, że jest duża szansa, bardzo duża szansa, więc dużo osób w tym internecie jest, ale dzięki temu masz taki sznycik trochę, że to jak pojawi się kolejny numer oparty na jakichś tekstach, będę wiedział, że to jesteś ty. No, to jest coś, co się może przypisało do mojego nazwiska. Super! I gdzieś ludzie to kojarzą i jakby szanuję to, bo jednak piosenka z tekstów mamy otworzyła mi masę różnych drzwi, nie? I jakby... Po prostu musiałem w nie zapukać tylko wtedy. No i zapukałem. I wiesz, szedłem za ciosem, nagrywałem kolejne piosenki z tekstów różnych osób. No a teraz jestem w miejscu, w którym na spokojnie mogę wydawać single, mogę koncertować, mam swoich fanów i to się po prostu gdzieś tam krok po kroku rozrastało, nie? No i nadal masz 12 lat, nie? No tak, 19 jeszcze jest, więc no... Mam nadzieję, że to wszystko się będzie układać po mojej myśli. Ja jakby na początku wiedziałem, że ja nie mam żadnych kontaktów, nie mam do kogo uderzyć, nie wiem tak naprawdę od kogo zaczerpnąć jakiejkolwiek porady, bo nie miałem nikogo takiego w swoim życiu. No ale internet jednak okazał się miejscem, w którym po prostu wstawiasz filmy, pokazujesz siebie i ludzie cię uwielbiają za to, że jesteś sobą, nie? Jak się mówi o tobie, albo ludzie piszą o tobie w internecie, to wszyscy mówią, że to ten, co pokazuje, że wszystko się da. Ludzie mają takie pomysły, że chodź, pójdziemy na ryby, chodź, założymy kanał. Założyłeś kanał, no i tu akurat w twoim przypadku ciężko, stary, znaleźć szpilkę, żeby ci wcisnąć, bo cholera, faktycznie samemu. Nie było tam jakiegoś mentora, nie było promotora, tylko byłeś ty i teraz spokojnie, jako stary 19-latek, obrzydliwe, że o 19-latku można to powiedzieć, odcinasz sobie kupony od tej swojej pracy tak naprawdę, nie? Bo też chodziłeś na lekcje śpiewu, wiedziałeś, do czego dążysz i to cały czas, ja naprawdę uważam, że super jest ten patent, najbardziej mi się podobają patenty na kawałki, w sensie ja lubię, jak coś jest inne, ty też lubisz, jak coś jest inne. Pewnie. I wiesz, jakby, a wiemy o tym, że walka o popularność i o rozpoznawalność polega na tym,
co wymyślisz innego, no, a to jest sztuka. To jest w ogóle... Jest jeszcze trzecia strona tej sprawy, no stary, dowaliłeś sobie poprzeczka, nie? Już mamy matki, mamy komentarze i teraz podejrzewam, że sam się wbiłeś na mukę, że jak teraz coś wymyślisz, to to już nie może być średnio ciepłe, tylko to musi być już kurczę tort, nie? No tak, ale to jest najgorsze, bo ja czuję taką odpowiedzialność na sobie i jakby taki, wiesz, że muszę być coraz bardziej profesjonalny w tym wszystkim i czasami... No jak najgorsze, właśnie najlepszy, dzięki temu będziesz się ciągle rozwijał, no matki, no. To jest spoko, no. Chociaż czasami mam takie wrażenie, że ja... Gdyby nie to, że piosenka z tekstów Mam się tak wybiła, to inne piosenki by mi się łatwiej robiło, po prostu, bo wiesz, no, tworzę piosenkę, stawiam ją i wiem, że to jest kolejne moje dzieło. A teraz, kiedy po mamach jest gdzieś tam jakaś presja na mnie wywarta, to wiesz, no to jest fajne, bo jednak się rozwijam, ale z drugiej strony czasami jest takie stresujące. Czy to się spodoba, czy ludzie powiedzą, że słabe, że nie wiem, że już na laurach spocząłem. Wiesz, no ale póki co się podoba opór, nie? No podoba się i to jest no, nie każdemu, nie, ale w większości tak i to jest mega miłe, zwłaszcza kiedy właśnie pokazuje się na jakichś koncertach i te wszystkie mamy, babcie, to cała rodzina przyjeżdża z dzieckiem, który przyjechał na koncert i każdy mnie tam kojarzy, każdy mnie ogląda i każdy mi bardzo miłe słowa mówi, nie? I to jest mega kochane. No i dlatego chce się to robić, no to jest ta motywacja, która właśnie powstaje dzięki temu. Zdarzyło ci się kiedyś mieć doła, że wstałeś, było beznadziejnie masę i to razy. Twoi ciawlowersi pomogli ci wyłazić z tego, korzystasz czasami z tego, że oni są, mówisz, aha, bym sobie takiej dobrej energii gdzieś skupnął tak. I tam pyk, napiszę coś tam na grupie, wiesz, i oni, ty jesteś z nami. To w ogóle są świetne historie, bo nieraz masz taką sytuację, że myślisz, czy to w ogóle ma sens, mimo że coś tam osiągasz, to... Ja ciągle tak myślę, ale ja nie mam fanu, żeby mi pomogli, czaisz, co chodzi? No czaję, ale... O, możesz ciawlowersów, ja ci bo już się nie będę zniśmiał z nazwy, pożyczysz to? Pożyczę, mogę ci pomóc, ale najlepsze jest to, że ja mam nawet fanów, do których mogę pojechać. Mam zaprzyjaźnionych fanów, mam zaprzyjaźnione rodziny. Właśnie te starsze osoby, te mamy, które mnie słuchają. Są takie historie, że ja potrafię pojechać do tej rodziny i spędzić tam cały dzień. Po prostu. Co ty gadasz? Naprawdę. Czyli normalnie jak nie masz na obiad, to się wpraszasz do fanów. Tak. Okej. Tak, naprawdę. Podejrzewam, że psycholog nie zrobi ci takiej roboty jak dobra rodzina, która cię dobrze ugości i wiesz, że oni są spoko, bo ich znasz. No tak, to prawda. No, to jest najważniejsze, rodzina i wsparcie, bo kiedy jesteś sam i tak naprawdę nikt nie jest w stanie ci niczego podpowiedzieć, to zaczynasz głupieć, nie? To prawda, no. I nie wiesz, czy robisz coś dobrze, czy źle. Więc ja się cieszę, że mam też znakomitych przyjaciół, którzy są ze mną, wiesz, jakby od momentu, kiedy wszyscy się ze mnie śmiali w szkole. Bo... A śmiali się z ciebie w szkole? Bardzo. I to nie było miłe, ale ja miałem takie w sobie, że wiesz, zamknę się w pokoju, pójdę na lekcję śpiewu, ja im coś udowodnię. No właśnie, a teraz śmiejesz się z nich? A czy masz to poczucie, że wygrałeś z tym, tak. Z czym się musiałeś mierzyć? Jest tak, że wracasz Myślę, do chaty? Że tak, wiesz, to są sytuacje, w których nagle odzywa się do mnie jakaś rodzina, siódma woda po kisielu, że oni tam gdzieś tam kiedyś moim kuzynem byli, kiedy ja byłem mały, tam zmieniali mi pieluchy. I odzywają się takie osoby. I dla mnie to jest fajne, że jednak ja pokazałem, że coś potrafię i no, że jednak coś udowodniłem. Bo codziennie pokazujesz, powiem ci, Mateusz. Czy zdarzył się ktoś, kto pamięta, że szydził z ciebie, tak. Sprawiał ci przykrość, a na koniec z najprzyjemniejszą miną na ziemi odtworzyłeś od niego wiadomość i tam napisane jest Mati, tak. Uwielbiam, naprawdę? Tak. Ale to musi być piękne uczucie, stary. Jest niesamowite, ale z drugiej strony przykre, wiesz, bo zdajesz sobie sprawę, że twoje grono znajomych, przyjaciół strasznie się zawęża i to jest z jednej strony spoko, bo warto mieć jednego czy dwóch najlepszych przyjaciół, takich prawdziwych, niż tam setkę innych. No. Ale widzisz, że te osoby, które były kiedyś z tobą, były po prostu no fałszywe, nie? I to teraz wychodzi. Słuchaj, lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, jak to mawia Rudy, nie? Z drugiej strony. No i z trzeciej, najważniejsze jest to, że... No kurna, ja nie miałem takiej akcji, no ze mnie się śmiali, byłem rudy, gruby i lokowany, stary, to jeżeli chodzi o śmianie się ze mnie, to naprawdę stanowiłem pierwszą ligę kopania w plecak. Okay. Ja nie miałem okazji wygrać jakby, zazdroszczę ci tego, że wiesz, przychodzi ta wiadomość i mówisz, wiesz, i oni piszą tam, ta osoba, o której rozmawiałem, powiedzmy, pisze do ciebie, że uuu, jest Mateusz, ale świetnie śpiewasz, followuję cię i ty kiwasz głową i mówisz, ty draniu, się no śmia- tak. To jest coś, czego stary tak ci zazdroszczę. To jest super uczucie, nie? Jeszcze wrócę na chwilę na koniec do Misfit.
Będziesz aktorem już teraz, na stałe? To zależy, no zobaczymy, czy zrobimy w ogóle drugą część. Mam nadzieję, że tak, to wszystko zależy od ludzi, ile ten razy film się obejrzy. Ale mi się bardzo podobało, nie? To świetna sytuacja, kiedy możesz zobaczyć siebie na ekranie w ogóle po raz pierwszy. Zazdroszczę ci znowu, nie? W ogóle wsiedliśmy do programu, w którym ja wszystkiego mu zazdroszę, za przypał straszny, no. Ale to wiesz, jeszcze życie się toczy, nie? I dobrze wychowany dyplomata. Koniec, bo będę jeszcze bardziej zazdrościł. Mateusz Ciawłowski był moim gościem. Mati, dziękuję ci bardzo. Dzięki, śliczne. Trzymajcie się. Ty się trzymaj, wy się trzymajcie. Hej. Hej.